Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całego display boksa z fetpakami z kolekcji, panie FIFA 365 2023. W środku powinno być 10 saszytek. Jedna taka paczuszka to koszt prawie 5 euro, czyli ponad 20 zł, 23 zł mniej więcej. Więc cały boksik gdzieś 200. 30, 240 zł. No i zobaczymy, ile w tych 10 fetpekach wpadnie rarek i kart momentum. Udało mi się kiedyś trafić kartę momentum, właśnie w tych fetpekach, więc zobaczymy, czy ponownie coś fajnego wpadnie. 10 saszetek. Startujemy i będę tutaj prezentował głównie karty specjalne, a bazoweczki sobie tylko tak na szybciutko przelecimy. I pierwszą specjalną jest nasz Rodak, topkiper Wojciech Szczęsny z Juventusu. Następnie również Juventus fans Quadrado. Dalej Masouras fansik z Olympiakosu. Feyhvar jest second skin. Line up z Manchesteru City Logo również Fechewaru Koszulka Second skin Marsidia Dominator Wlachowicz z Juventusu Titan Thiago Silva Chelsea Magician Brozowicz z Interu Kapitan I tu już lecimy Same karty bazowe i kapitanów. OK. Czyli w pierwszej saszetce moim zdaniem najrzadszą kartą była karta Magician z, Bro z Brozowiczem i top keeper Wojciech Szczęsny. Numer 2 saszetka. Giant mamy Erlinga Halanda. Następnie Game Changer Ericsson z Manchesteru United, fans favorite Kante z Chelsea, Bastoni. Fans favorite Inter. No to są rzadsze fansy. Kante, Bastoni z Marsylii. Mamy line up. Logo Barcelony. Logo Juventusu. Second Skin Real Magician Theo Hernandez z Milanu Dominator Mane Bayern Titan Dyer Tottenham i karty bazowe. Z insertów brakuje tylko Rarka i Rising Star I jest pierwsza Rarka, a jest nią Hurricane z Tottenhamu Do tego Top Keeper Alison z Liverpoolu Fans favorite Verratti Paris Saint-Germain Logo Tottenhamu Line up Fejewar. Logo Manchester United. Second skin również Manchester City. Przepraszam, United. Manchester City dwa razy. Magician Klaus z Marsylii. Dominator Jutkla Brugia. Titan Timber Ajax. I Bazoweczki. Rising Star Nusa, czyli jest w końcu Rising Star z Brugii. Fans favorite Son z Tottenhamu i Karlström Lech. Logo City ponownie. Line-up Juventusu. Logo Chelsea. Second skin Tottenham. Line-up Bayern. Titan Bremer z Juventusu Skurash Magician Lech i Dominator Haaland Manchester City Okej, okay. saszetka numer 5 i będziemy w tym momencie w połowie Giant Karim Benzema z Realu, do tego fans favorite Firmino Liverpool i Chiesa z Juventusu Second Skin Inter logo Brugi. Second skin Barcelona Line Up Fechewar. Dominator Son z Tottenhamu Magician Zane Bayern I jeszcze raz Dominator Sterling Chelsea jedna z rzadszych kart ten Dominator Chelsea Lewy na bazówce Okej okay, kolejna piątka do otworzenia I coś tam jest 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 moi kochani Momentum udało się trafić Z tym że jest to moja powtórka Son Fajnie by było jakby Pedri wpadł Bo jego na powtórce nie mam Wszystkie pozostałe udało się Albo wymienić albo zakupić albo trafić Poza Pedrim a Sona już chyba po raz trzeci trafia Więc no super cieszę się że jest Momentum Dalej Game Changer Mount z Chelsea. Fans favorite Eric Garcia z Barcelony i Majdana River Plate. Second skin Manchester City i Brugia. Logo Chelsea i line up z Juventusu. Ponownie Dominator Haland, Titan Stopira z Fechewaru. I Magician Klaus też już po raz drugi wpadł. No i ładnie jest Robert Lewandowski Giant. Akurat ta karta z tych trzech z Lewem, która najrzadziej wpada. Czyli same głowy wpadły z tych Giant. Następnie mamy tutaj fans favorite Tonali z Milanu i jeszcze raz Barcelona Pedri tym razem. Line-up Manchesteru City. Z Marsylii mamy Second Skin, Line-up Brugia, logo Ajaxu, Titan Ruben-Diaz Manchester City, Dominator Wlachowi Juventus i Titan Silva. Jeszcze raz Tiago Silva po raz drugi. Co mamy tutaj? Będzie rarka, ale no, niestety ta, która wpada najczęściej. Invincible do tego game changer. Under z Marsylii. Fans favorite Foden, Manchester City. Line up Tottenhamu. Second skin Bayern. Chelsea line up. Logo Juventusu. Second skin Lech. Titan Meszele z Brugi Magician rafinia, z Barcelony i Dominator Kodro Fejhevar dwie saszetki zostały Rising Star Elanga z Manchester United, top keeper Oblak, Atletico, fansy Robertson z Liverpoolu i Kimiś Bayern, logo Bayernu i line-up Tottenhamu z Bayernu second skin, logo Marsylii Dominator, Sanchez Marsylii, Magician, De Bruyne City i Vanaken Magician, Brugia I ostatnia sztuka, ostatnia saszetka, ostatni fat pack. Mamy jeszcze jedną kartę Giant Haaland Fans favorite z Atletico i Pedro Goncalves Sporting Dalej Line up Barcelona, logo Marsili Second skin Fejewar Logo Ajaxu, Second skin Milan, magician, Kai Havertz, Chelsea Dominator, Bergwijn, Ajax, Titan, Meschel, Brugia. No i ok, moi kochani, jestem zadowolony po tym unboxingu całego Pack boxa. Fajnie, że kolejna karta momentu wpadła. Także, jeżeli ktoś jest chętny na zamianę jego Zapedriego, chętnie to zrobię. Z pozostałych lepszych kart to mamy dwie rarki. Oczywiście Hurricane ważniejsza, bo Invincible wpada bardzo często. A z pozostałych rzadszych kart na pewno jest tutaj kilka fansów, bo niektóre fansy nie wpadają za często. Z Dominatorów Sterling. Tutaj najrzadszy i Bergwine. Z Tytanów Stopira. Jest dość rzadki. Natomiast z kart Magician, Wanaken, Rafinia, Havertz i Brozowicz to są te najrzadsze. No i oczywiście jeszcze karty Giant. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego unboxingu i trafionych kart w tym całym boksie z Pakami, 10 sztuk. OK, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.